Szanowni Państwo, witamy serdecznie w centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku na konferencji prasowej poświęconej nowemu projektowi Karoliny Czarneckiej. Stąd obecność głównej zainteresowanej. Jest z nami również zastępca prezydenta miasta Białegostoku Rafał Rudnicki, ponieważ projekt ten został wsparty ze środków miasta Białystok, a ja już głos oddaję pani Karolinie. Prosimy o szczegóły. Projekt Córy wystartował 9 czerwca i jakby premierę uświetniła również premiera klipu do piosenki Córy, od której właściwie wszystko się zaczęło. I teraz może opowiem o tym, jak to wszystko było, jak to wszystko przebiegało, jak ten proces przebiegał u mnie w głowie i jak się z niej wylewał. Zaczęło się wszystko od tego, gdy na moje koncerty zaczęły przychodzić nastolatki. Często były też to młodsze dziewczynki z rodzicami, czasem w grupkach same. I poczułam jakąś taką w sobie odpowiedzialność, że muszę... Tak, że muszę, że taką jakąś powinność też wręcz poczułam, że muszę coś dla nich, nie wiem, zrobić coś więcej, że jakby te moje wszystkie teksty są jakąś taką kierowane do widza trochę starszego i napisałam tekst, który był skierowany stricte do nich, do tych dziewczynek, do córek. Pamiętam, że bardzo dobrze mi się to w ogóle wszystko pisało i mając taką jasną figurę odbiorcy, odbiorczyni, tak to wszystko ze mnie jakoś wychodziło dosyć w naturalny sposób. I tak ta piosenka Córy sobie pojawiła się na płycie, koncertowałam z nią i od czasu do czasu też miałam takie równolegle do działań koncertowych, serialowych, aktorskich, miałam epizody, w których spotykałam się właśnie z nastolatkami na warsztatach. Różni ludzie mnie w to wplątywali, między innymi Festiwal Malta, który tutaj uważam był jakimś takim, nie wiem, przyczynkiem do tego wszystkiego również, bo dziewczyny mnie wrzuciły w sytuację prowadzenia warsztatów songwritingu z nastolatkami. Tam wtedy były to warsztaty pod tytułem Peace and Song. Peace, nie mylić z pisem, peace jako pokój. I zobaczyłam, ile w tych dziewczynach kryje się takich niewykorzystanych pokładów, jakiejś kreatywności nie tylko takiej, mam tu na myśli w rozumieniu twórczości, ale też jakiejś takiej kreatywności emocjonalnej, rozwijania swojego środowiska, siebie nawzajem, właśnie jak grupa nastolatek na siebie wpływa. Jak tak naprawdę dając im możliwość, nie wiem, wypowiedzenia, traktowania ich partnersko, dawania im przestrzeni do tego, żeby były sobą, jak bardzo można im pomóc jakby i się otworzyć i patrzeć, widzieć to, jak to, w jaki to sposób procentuje, w jaki sposób to się rozwija. I te wszystkie sytuacje, zbierając właśnie doświadczenie podczas tych warsztatów czy podczas koncertów, doprowadziły mnie do miejsca, w którym stwierdziłam, że coś więcej się tym dziewczynom należy. Dlaczego dziewczynom? Dlaczego nastolatkom? Absolutnie nie chcę tutaj nikogo odgradzać. Po prostu dziewczynki są mi bliższe i myślę, że to tak jak jakiś czas temu Zofia Krawiec, taka cyberfeministka, powiedziała, że jakby każdy z nas musi się zajmować tym polem, na które może mieć wpływ i ma wpływ. I ja stwierdziłam, że to jest takie moje pole, na które ja mam wpływ i wobec tego wszystkiego, co się dzieje w systemie edukacji i w ogóle w nastrojach społecznych, też nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie, stwierdziłam, że taka przestrzeń, która będzie dawała poczucie bezpieczeństwa, bez względu na, nie wiem, bez względu tak naprawdę na wszystko, jest potrzebna. I tą przestrzenią jest portal Córy.com.pl. Córy.com.pl to jest właśnie ta przestrzeń, to jest platforma,
która ma na celu wspierać rozwój i poczucie własnej wartości nastolatek, głównie przez spotkania z innymi kobietami, które jakoś swoją drogą już doszły do miejsca, w którym mogą inspirować albo mają coś do powiedzenia i są wartościowymi osobami. Zbierałam takie kobiety przez mnóstwo lat tak naprawdę, bo to jest niesamowite, jak te kobiety się pojawiały w moim życiu, po prostu w różnych przestrzeniach i też to był mój jakiś cel, żeby te dziewczyny, te kobiety wszystkie w jednym miejscu spotkać. Nie jest to realne, żeby zrobić to tak od razu, ale krok po kroku to się dzieje. A co można znaleźć właśnie na portalu córkom.pl? Taką głównym takim korem platformy są warsztaty. Warsztaty są podzielone na 5 kategorii. Jest to ciało, głowa, sieć, kreacja i ziemia. I w każdej z tych kategorii są dostępne właśnie warsztaty. Warsztaty cykliczne, warsztaty krótkoterminowe lub też spotkania. W jaki sposób można zgłosić się na te warsztaty? W bardzo prosty sposób. Trzeba wejść na platformę, tam jest taki przycisk, wejść na warsztat, który nas interesuje, który ciebie interesuje, który interesuje twoją córkę i kliknąć zapisz się. Może to zrobić mama, możesz ty to zrobić, córo, sama, ją. I my w odpowiedzi na takiego maila wysyłamy szczegóły, czyli kiedy to się odbędzie. Jeszcze wysyłamy tydzień przed rozpoczęciem warsztatów przypominajkę, więc to jest bardzo proste. No i co jest bardzo też ważne, ta platforma jest darmowa. To znaczy zależało mi na tym, żeby do tych warsztatów, do spotkań właśnie z inspiratorkami miały dostęp wszystkie dziewczyny bez względu na to, skąd pochodzą, z jakiego miasta. Dlatego też jest to platforma i te warsztaty w tej ramówce, bo mamy zaplanowane warsztaty do połowy września, są darmowe i odbywają się online. Więc bez względu na to, skąd dana dziewczynka jest i czy ma na to budżet, czy nie, to jakby właściwie nie ma znaczenia. A jeżeli chodzi o wiek odbiorczyń? Warsztaty są przeznaczone dla dziewczynek od 13 do 17 roku życia. Niektóre warsztaty są podzielone, bo tak jak na przykład Dziewuchy Dziewuchom, czyli dziewczyny z Fundacji Dziewuchy Dziewuchom podzieliły jeszcze dziewczyny na dwie grupy. Jest to wyjątek i czasami takie właśnie wyjątki się zdarzają, ale to wszystko jest zaznaczone. Generalnie 13, 17, 12,5, 17,5. A czy już widzicie zainteresowanie platformą, warsztatami, czy już zaczyna się ruch? Tak, przyznam szczerze, że właśnie tego 9 czerwca, jak była oficjalna premiera, właśnie ten klip powstał, który też jest szczególny, bo wystąpiły w nim realne bohaterki, nie skastingowane dziewczyny, tylko realne bohaterki, które to, co robią w klipie, zajmują się tym na co dzień. No to przez ten klip, przez jakby tą strefę muzyczną, przez media muzyczne dosyć dużym to się odbiło gdzieś echem i ja tak naprawdę poczułam satysfakcję, kiedy zobaczyłam, wyszłam na skrzynkę i zobaczyłam, że okej, dziewczyny się zapisują, więc w sumie to o to chodziło i tak naprawdę był taki pierwszy boom, pierwszy atak tych dziewczyn z pierwszej linii frontu, a teraz robię wszystko właśnie, żeby dotrzeć do dziewczynek, dla których ta wiedza i takie też treści nie są dostępne tak po prostu, że trochę trzeba do nich dotrzeć, trochę trzeba się postarać, żeby one te informacje o platformie otrzymały. To jeszcze pytanie, jakieś przykładowe warsztaty, na jakie dziewczyny się zapisują? I kto prowadzi? To tak, no to na przykład z kategorii ziemia, takie spotkanie będzie miała Areta Szpura. Areta Szpura, czyli taka no instagramerko w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ekolożka, która napisała książkę Jak uratować świat i też będzie z dziewczynami prowadzić warsztaty o tym właśnie, o tym jak tą ziemię naszą ocalić.
Z ziemi też będą warsztaty z Olą Ozimę, która jest projektantką mody i która będzie prowadziła warsztaty, jak swój ciuch przerobić, żeby dać mu drugie życie. Warsztaty będą się nazywały Drugie życie ciucha. Z ziemi będą też warsztaty z Helą Ciechowską i to będą warsztaty pod tytułem Ale Kosmos, czyli jakby ziemia widziana z perspektywy kosmosu. To z ziemi jeszcze są warsztaty, ale to może przejdę do jakiejś innej kategorii. Z sieci będą warsztaty z programowania, więc z takiego stricte, nie pamiętam, czy to będzie z Jawy, czy z Pythona. Z Pythona, język programowania Pythona. Będą też warsztaty z cyberfeminizmu z Zofią Krawiec, też z kategorii sieć będą warsztaty z programowania muzyki, zrobienia bitów, to już z kolei kategoria kreacja. Ja też będę miała swój krótki warsztat z piosenkopisania. Będą warsztaty prowadzone przez Beatę Siemieniako, która też jest z Białegostoku, prawniczka, która pomaga w sprawach lokatorskich. I ona poprowadzi warsztaty pod tytułem Mam prawo. Co tam jeszcze? Dużo tego jest, generalnie dużo tego jest. Starałam się, żeby to były dziewczyny z różnych przestrzeni, żeby nie ograniczać się tylko do kreacji, żeby nie ograniczać się tylko, nie wiem, do działki, w której gdzieś ja jestem, czuję się pewnie i w której robię, bo zdaję sobie sprawę, że dziewczyny mają różne zainteresowania, więc jeszcze będą warsztaty, teraz sobie właśnie przypomniałam, z robienia zielników, więc jakby od manualnych po takie stricte intelektualne warsztaty. Okay, dziękuję bardzo. W takim razie pytanie do prezydenta Rafała Rudnickiego. Miasto wsparło ten, no widzimy, niezwykle bogaty projekt. Nie, to ja może raz mam mikrofon. Będzie. Rzeczywiście miasto wsparło ten projekt i myślę, że pani Karolina to potwierdzi, że rozmowa ze mną na ten temat, czy miasto powinno coś do tego dołożyć i to sfinansować, trwała bardzo krótko, minutę, może się zastanawialiśmy, bo od razu zapadła decyzja na troszkę tak. Dłużej, bo ja jednak chciałam, żeby pan prezydent obejrzał prezentację. To prawda, ale decyzja na tak była od razu. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że zawsze jako miasto wspieramy projekty, które są autorstwa białostoczan. Nam zależy na tym, żeby pomagać w przypadku takim, gdy ktoś do urzędu przyjdzie z czymś ciekawym, z jakimś ciekawym pomysłem, zawsze może liczyć na nasze wsparcie i na naszą pomoc. A po drugie, doskonale wiemy, że ostatnie miesiące pokazały niezwykłą aktywność, szczególnie młodych dziewcząt. A dlaczego do tej aktywności doszło, to Państwo doskonale wiedzą. I żal byłoby, żeby ta aktywność w jakiś sposób się zmarnowała, ponieważ pojawił się pomysł, projekt pani Karoliny, to uznaliśmy, że jest to doskonały sposób na to, żeby go wesprzeć, a jednocześnie, żeby tak naprawdę wesprzeć te młode dziewczyny, które jeszcze nie tak dawno pokazywały swój sprzeciw wobec tego, co się dzieje w naszym kraju. I uznaliśmy, że warto, żeby miasto Białystok też do tego dołożyło swoją cegiełkę. Oczywiście mogę zadeklarować, że jeśli pojawi się projekt Córy 2, Córy 3 w kolejnych miesiącach, to też może on liczyć na nasze wsparcie. Zrozumiałem, dlaczego to jest skierowane do dziewcząt. Ja jestem w tej sytuacji, że akurat mam dwóch synów, co prawda już nie nastoletnich, tylko raczej dorosłych, ale może ktoś jeszcze też wpadnie na pomysł, żeby, już nie mówię, że pani Karolina, ale ktoś wpadnie na pomysł, żeby też aktywność młodych chłopaków też w jakiś sposób wesprzeć, to też czekamy na zgłoszenia. Mail rrudnicki@um.bialystok.pl, zawsze można do mnie napisać, zawsze staram się odpisywać. Tak, ja tylko powiem, potwierdzę, że tutaj otrzymałyśmy pomoc i no generalnie też dzięki mojemu miastu, bo jest to moje miasto, mimo że mieszkam w Warszawie, to często tu wracam i mam różne konotacje, inspiracje i łączność z tym miastem. No uważam, że generalnie inne miasta powinny brać przykład z tego naszego wspaniałego Białegostoku. To teraz ja się zamienię w dziennikarza, nie Urszula, i też zadam pytanie, jeśli można, a co z karierą solową? Jest chwila czasu na to, żeby ją rozwijać, czy wszystko jest podporządkowane projektowi Córy?
Nie, no właśnie nie mogę tak. Nie mogę tak, chociaż córy są bardzo absorbujące. To mimo wszystko został otwarty sezon koncertowy, więc teraz koncertuję. Zapraszam. Na moich mediach społecznościowych są daty najbliższych koncertów. Będę zaraz ogłaszała kolejne. No i pracuję nad nowym materiałem. A praca nad nowym materiałem oznacza, że pojawi się on? O, jakie tutaj informacje. No nie, no nie mogę powiedzieć tego jeszcze. Okej, okay. Czyli co? Zapraszamy do Białegostoku na koncert. No mam nadzieję. To zawsze jest najtrudniejsze pytanie, bo ja tego nigdy nie pamiętam, ale wydaje mi się, że 35 tysięcy złotych, Urszula, nic nie pokręciłem, to są zawsze najtrudniejsze pytania. To pytania trzeba zadawać do prezydenta Truskolaskiego. On, jeśli chodzi o te liczby, to po prostu ma rewelacyjną pamięć, a ja zawsze w liczbach coś, już wielokrotnie na konferencjach zawsze coś pokręciłem, ale 35 tysięcy złotych. Czy są jeszcze jakieś pytania od dziennikarzy? Jeśli nie ma, dziękujemy bardzo za spotkanie. Do zobaczenia na bardzo kolejnych dziękuję. Konferencjach. Do widzenia. Panie Marcinie, pan zrobi tutaj...